Więc zaczynamy, drodzy Państwo. Przed nami to, na co czekaliśmy od początku tego sezonu, a więc play-off. Play-off 2018. Pierwsza runda. Mistrz Polski Komarch Krakowia podejmuje szósty zespół sezonu zasadniczego, czyli Oświęcimską Unię. Szybciutko składy, w jakich do tego meczu przystąpią obie ekipy, drużyna gości, drużyna prowadzona przez Iziego Szejbę, Unia Oświęcim, w bramce Michał Fikr, w boksie Witold Łazarz. Pierwsza formacja to Jakub Szaur, Peter Bezuszka, Radim Has, Adam Rufer i Sebastian Kowalówka. Druga formacja to Dawid Maciejewski, Jerzy Gabryś, kapitan Unii, Martin Kasperlik, Peter Tabaczek oraz Ondrej Kasperlik. Formacja trzecia, Mateusz Gębczyk, Lubomir Bosatko, Patryk Malicki, Jan Daneczek, Kamil Paszek. I formacja numer 4 to Damian Piotrowicz, Wojciech Wojtarowicz, Sebastian Iwaniak, Marcel Hatłas i Jakub Krzak. Gospodarze, i tutaj już na początku trzeba skupić swoją uwagę, bo w bramce mamy Michaela Łubę, a w boksie Roberta Kowalówkę. Nie ma Rafała Radziszewskiego wskutek choroby. Dopadło jakieś przeziębienie podstawowego bramkarza Komarch Krakowi. No i dzisiaj między słupkami krakowskiej bramki będziemy oglądać Michaela Łubę. Pierwsza formacja to Damian Szurowski. Właśnie on teraz przy krążku. Obok niego Petr Halełupka. No i napastnicy Tomasz Sykora, Paweł Worobiow, debiutujący dzisiaj w składzie Krakowi Rosjanin. I kolejny zawodnik to Petr Kalus. Tak prezentuje się ta pierwsza formacja mistrza Polski. Druga piątka, Mateusz Rąbkowski, Nikita Kolesnikowski, Maciej Urbanowicz, Kasper Bryniczka i Filip Drzewiecki. Formacja trzecia, kapitan Maciej Kruczek, obok niego Patryk Wajda, no i napastnicy Petr Szinagel, Krystian Dziubiński i Damian Kapica. Formacja czwarta to Patryk Noworyta, Bartosz Dąbkowski, Adam Domogała, Damian Słaboń i Oliwier Paczkowski. W składzie mistrzów Polski brakuje dzisiaj kilku graczy. Oprócz Rafała Radziszewskiego trzeba wspomnieć również Pawła Zygmunta, Eryka Sztwiertnie i zawieszonego za atak na duszanie deweczce z GKS-u Katowice Tejdego Da Costy. Francuz jeszcze dzisiaj zagrać nie będzie mógł, ale jutro w tym drugim meczu przeciwko Unii Oświęcim ta dwumeczowa kara zawieszenia będzie już sprawą przeszłości i Francuz będzie do dyspozycji trenera Rudolfa Rochaczka. Nie ma również dzisiaj Rafała Dudki. Tak wygląda ta kwestia personalna w zespole trenera Rudolfa Rochaczka. Gramy, za nami jeszcze prawie półtorej minuty tego spotkania. Wygrane wznowienie i gol! Ależ strzał z backhandu, zaskakujące uderzenie. Numer 7 w zespole Oświęcimskiej Unii, czyli Jan Daneczek i oświęcimianie bardzo szybko obejmują prowadzenie. Nie winiłbym tutaj Michaela Łuby. Myślę, że nie mógł się spodziewać tego wariantu, który wybrał Jan Daneczek. Ten uderzył z backhandu, tutaj z między bulików, jak Państwo widzieliście, i guma zatrzepotała w siatce pasów. No i mamy na razie niespodziankę Przysiedleckiego od pierwszej minuty i 25 sekundy. Jan Daneczek daje Unii Oświęcim prowadzenie. Asystę przy trafieniu Czecha zanotował Kamil Paszek. No, mocny gong, na pewno, tak mówiąc kolokwialnie, spadł na głowy hokeistów Komarch Krakowi, ale tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. To dopiero początek tego spotkania. Nie ma co zbyt daleko wybiegać w przyszłość, jeżeli chodzi o ostateczne rozstrzygnięcie tego dzisiejszego spotkania. Krakowia sezon zasadniczy skończyła na miejscu trzecim. Na pewno trochę poniżej oczekiwań, przecież to mistrzowie Polski. A jednak dali się wyprzedzić po tych 38 spotkaniach sezonu zasadniczego GKS-owi Tychy i Tauronowi GKS-owi Katowice. Unia Oświęcim natomiast na miejscu szóstym. Szansa przed pasami. Uderzał Szurowski, tam jeszcze dobijał z bliska Tomasz Sykora, ale szczęście przy Michale Fikrcie.
Paweł Worobiow przy krążku, mówiłem o tym, ten 35-letni Rosjanin dzisiaj debiutuje w zespole Komarch Krakowi, no i debiutuje również na ławce kar. Właśnie Rosjanin będzie odpoczywał przez dwie najbliższe minuty. Numer 81 na koszulce Pawła Worobiewa, no to jest taki numer w Krakowie obciążony bardzo mocno przez wiele sezonów. Właśnie z tym numerem na trykocie występował Leszek Laszkiewicz, niekwestionowany lider swego czasu drużyny Rudolfa Rohaczka. I zdaje się, że od tamtego czasu, kiedy popularny Laszka odszedł z pasów, to chyba nikt z numerem 81 nie występował. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy Worobiew udźwignie ciężar tego numeru w zespole Komarch Krakowi. Patrząc na jego hokejowy CV, no to można być spokojnym, no ale z drugiej strony poczekajmy na to, co będzie prezentował rzeczywiście na tafli ten doświadczony Rosjanin, bo wspominałem o tym, że 35-letni człowiek, który ma na swoim koncie 216 meczów rozegranych w lidze KHL, 57 w NHL w barwach Chicago Blackhawks. Dla drużyny z Chicago Worobiow zdobył 10 goli, zanotował 15 asyst. Ostatnio to była jednak gra już w brytyjskiej AHL w barwach Edinburgh Capitals wspólnie z innym graczem Komarch Krakowi, innym nowym graczem Komarch Krakowi, Nikitą Kolesnikowcem. Właśnie Paweł Worobiow dołączył do drużyny pasów. Nieco mniej niż 30 sekund upłynęło z kary Rosjanina. Ja tutaj się troszkę rozgadałem, a tymczasem tam mocno cierpiał na tafli jeden z graczy Oświęcimskiej Unii. Zgięty w pół zjeżdża do boksu swojej drużyny. Nie widzę, któż to taki. Mamy nadzieję, że to będzie jednak tylko krótkotrwały uraz. Nie wiem, czy to nie jest aby numer 12, Sebastian Kowalówka. Peter Tabaczek tutaj dostaje podpowiedź z boku, no więc ważne ogniwo w zespole Unii Oświęcim, także ewentualna strata Słowaka już na początku tego spotkania, myślę, że mogłaby trochę popsuć ten plan na dzisiejszy mecz trenerowi Iziemu Szejbie. Radim Has, krążek do przodu. Przypomnijmy, że Oświęcimianie grają w przewadze. Ale na razie jeszcze zagrożenia pod bramką Michaela Łuby nie oglądaliśmy. Minuta i 10 sekund i Worobiow powróci na lodową taflę. Jeszcze 45 sekund, pasy zagrają w osłabieniu. Sebastian Kowalówka wprowadził krążek w tercję ataku. Tam jest z prawej strony kolejny z graczy Unii Oświęcim, Radim Has, w kierunku linii niebieskiej. Dopada do krążka Petr Bezuszka. Udało się w końcu założyć hokejowy zamek zawodnikom z Oświęcimia, ale jeszcze tylko 20 sekund pozostało gry w przewadze. Teraz Dziubiński przeczytał intencję rywala i posyła krążek za bramkę Michała Fikrta. No chyba z tej przewagi nic nie wyniknie, bo już Worobiow wskakuje na lodową taflę, więc pasy grają w pełnym zestawieniu, chociaż jeszcze próbują. Oświęcimianie uderza jeden z graczy z Oświęcimia, tam broni Michael Łuba z pewnymi kłopotami, ale wszystko kończy się dobrze dla pasów i teraz już ruszają w kontrze. Filip Drzewiecki dobrze tam na środek zgrał ten krążek do Urbanowicza, ten walczy o gumę z Dawidem Maciejewskim. Jeszcze w tamtym sezonie obaj panowie reprezentowali barwy Komarch Krakowi. Drzewiecki, zablokowane to uderzenie przez gracza z Oświęcimia. Jeszcze w tamtym sezonie Urbanowicz z Maciejewskim byli kolegami z jednej drużyny, jednak tamten sezon był ostatnim, w którym Dawid Maciejewski reprezentował barwy Komarch Krakowi. Ten obecny sezon Maciejewski rozpoczął w barwach Automatyki Gdańsk i w trakcie sezonu dołączył do drużyny z Oświęcimia. Tak naprawdę przed parunastoma dniami Dawid Maciejewski stał się graczem ekipy, która ma na swoim koncie 8 mistrzowskich tytułów. Ale ten ostatni tytuł to rok 2004. Choć potem były jeszcze małe sukcesy
ale myślę, że apetyty kibiców w Oświęcimiu są zdecydowanie większe niż te trzecie miejsca, które ekipa z ulicy Chemików osiągała w sezonie w latach 2011 i w latach 2012, bo właśnie w roku 2012 po raz ostatni ekipa z Oświęcimia stanęła na podium ligowych rozgrywek, kończą sezon na miejscu trzecim. Pięć i pół minuty za nami. Borobiow do tyłu do Damiana Szurowskiego. Oj, udało się ten błąd Szurowskiemu naprawić. Tam czyhał już Radim Has. Rozpędza się Petr Kalus. Błąd gracza z Oświęcimia Tomasz Sikora. Ale też i dobrze w asekuracji oświęcimianie. Obie ekipy w tym sezonie mierzyły się ze sobą czterokrotnie. Trzy mecze kończyły się zwycięstwami Pasów, jedno zwycięstwem ekipy z ulicy Chemików, a więc ten bilans lepszy jest dla Komarch Krakowi, ale to były może poza tymi dwoma pierwszymi spotkaniami, które kończyły się dokładnie wynikami za pierwszym, jak i za drugim razem 7-3 dla Mistrzów Polski, no to potem przyszło to zwycięstwo Oświęcimian u siebie na lodzie 3-2, no i tutaj tuż przed playoffem zwycięstwo Pasów po serii rzutów karnych 4-3. Uderzał Jerzy Gabryś z tercji neutralnej. Poradził sobie z tym strzałem. Michael Łuba. No dla Michaela Łuby, który stanął między słupkami krakowskiej bramki, to też nie jest łatwa sprawa, bo o tym, że będzie bronił, dowiedział się pewnie kilkadziesiąt minut dopiero przed meczem, bo Rafał Raczewski normalnie przyjechał tutaj na lodowisko z myślą o tym, że będzie w tym meczu grał, a tymczasem nagle tak postąpiło jakieś przeziębienie u bramkarza Pasów, że nie był w stanie wyjść na rozgrzewkę. No i też tym samym bronić. Uwaga, bo kontra Krakowisz i nagle do Kruczka. Dobrze to wyglądało. Tam jeszcze próbuje Kapica. Cały czas pasy i wyjaśnia Michał Fikert. Rąbkowski. Do tyłu krążek. Urbanowicz doskonale do Drzewieckiego. Znowu Urbanowicz. Zbyt korokowo teraz próbowali gracze Komarch Krakowi. No i kontra. Nie wiem, czy nie było spalonego. Arbitrzy jednak orzekli, że Daneczek wjechał już w tercję po krążku. Chociaż miałem wrażenie, że było inaczej. Ale zostawmy tę kwestię. Tutaj bierze to na siebie arbiter liniowy tego spotkania. A są nimi dzisiaj. Zacznijmy od głównych. Paweł Breskę i Włodzimierz Marczuk. A na liniach pomagają panowie Dariusz Pobożniak i Sławomir Szachniewicz. No i Krakowia. Bryniczka. Bryniczka do Urbanowicza. Urbanowicz już między bulikami. Urbanowicz do Dąbkowskiego. Świetnie to zrobił Bryniczka, ale refleks u Michała Fikrta wciąż na wysokim poziomie. Dobrze, dobrze wyglądała ta akcja drugiego ataku Komarch Krakowi. Dzisiaj oczywiście również zostaną rozegrane trzy pozostałe mecze ćwierćfinałów Polskiej Hokej Ligi i w nich GKS Tychy podejmie Polonię Bytom, Tauron GKS Katowice Orlika Opole, a w tej parze, która przynajmniej na papierze wydaje się być taką najbardziej wyrównaną Podhale, podejmować będą JKH GKS Jastrzębie. Uderzenie z podniebieskiej Patryka Noworyty, wychowanka Oświęcimskiej Unii. Kolejny strzał, pusta bramka, jest krążek w niej. Świetnie, świetnie to zrobił. To jest Paweł Borobiow. Nie, nie, tutaj nie zauważyłem tego. Adam Domogała. Trochę zamieszanie ze strzelcem tego gola, ale Adam Domogała wykorzystuje to odbicie krążka za bramką Michała Fikta, objeżdża ją i pakuje do pustej świątyni Unii Oświęcim. 8 minuta, 42 sekunda i pasy wyrównują stan meczu. Adam Domogała.
wszystko wraca do początku. 1-1 przy Siedleckiego. Górowski po bandzie w kierunku Kalusa, nie będzie uwolnienia, tam jeszcze z przodu walczy o ten krążek Tomasz Cykora. Patryk Malicki wrzucił krążek w tercji ataku. Jest tutaj Michael Kuba, puszcza go rollingiem po bandzie, musi szybko wracać, bo tam już czyhali gracze do Oświęcimia. Zagranie krążka wysokim kijem, tak orzekł arbiter tego spotkania. To zagranie u Patryka Malickiego, więc gra będzie wycofana do tercji neutralnej. Dziubiński niedokładnie, chociaż jeszcze naprawia tą sytuację. Świetnie Dziubiński, Dziubiński, ajajaj, do końca tam był przy nim obrońca z Oświęcimia, Petr Bezuszka. No i to jemu zawdzięczają Oświęcimianie, że tutaj nie było jeszcze groźniej pod bramką Michała Fikryta. Jest przewinienie po stronie Unii Oświęcim, a więc wyrówna się stan rywalizacji w wykluczeniach, bo przypomnijmy, na początku tego spotkania dwie karne minuty odsiedział Paweł Worobiow, a teraz ten stan rzeczy uzupełni po stronie oświęcimskiej Unii Petr Bezuszka. Dziewiąta minuta, 47 sekunda spotkania zawodników Unii Oświęcim. Mateusz Rączkowski do Kolesnikowca. Mocny strzał Łotysza. Broni jednak Michał Fikryt. No ciekawe, jak pokażą się Krakowianie w tej przewadze. Sekund z kary Bezuszki za nami. Kolejny strzał, gol, jest trafienie. Uderzał z niebieskiej Nikita Kolesnikows i tam ktoś przed bramkarzem trącił ten krążek. Musimy poczekać na informację od spikera zawodów, ale na pewno nie zmieni się to, że pasy wychodzą w tym meczu na prowadzenie. Perfekcyjnie wykorzystana gra w przewadze, a Nikita Kolesnikows po raz kolejny pokazał, że naprawdę potrafi mocno uderzyć. 10 minuta i 21 sekunda spotkania. Pasy prowadzą 2-1. Ale bardzo dobrze zareagowali Krakowianie na to, co wydarzyło się na początku tego spotkania. Bramka dla drużyny Krakowi. Szereg bramki. Zawodnik grający z numerem 13 Kasprowicz. A więc to trafienie zostało zapisane Kasprowi Bryniczce. Na siłę pana wyszła 92. z 52. Nikita Kolesnikows. Oprócz Kolesnikowsa asystę przy tym trafieniu zanotował Maciej Urbanowicz. Teraz zobaczymy, co pokażą Oświęcimianie na to trafienie Kaspra Bryniczki. Gębczyk. Ale nie mógł mieć kłopotów z tym strzałem. Michael Łuba. Petr Kalus przedziera się lewą stroną. Teraz Oświęcimianie mają swoją okazję. Uderzenie z pod Bulika. Ten krążek jeszcze podskoczył nad Michaelem Łubą.
ale ostatecznie ugrzązł w jego raku. Wygrane wstawienie przez Oświęcimian, ale Duma ucieka z tercji ataku. Radim Has rozpędza się, najlepszy strzelec z oświęcimskiej drużyny. W tym sezonie zasadniczym 18 goli na koncie czeskiego napastnika z Oświęcimia. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie, jak i cała rywalizacja z Komar Krakowią ma w jakiś tam sposób szczególne znaczenie dla opiekuna drużyny z Oświęcimia i jego Szejby. A to dlatego, że przecież przez kilka sezonów prowadził GKS Tychy, no i nie potrafił wygrać w finale play-off z Komar Krakowią. Trzy takie finały Tyszanie rozegrali pod ręką Iżego Szejby z pasami i za każdym razem górą byli gracze z Krakowa. Ostatni raz w tamtym sezonie oczywiście. Rząd Tyszanie pod wodzą Iżego Szejby zdobyli tylko jedno złoto. To było w roku 2015, kiedy GKS Tychy pokonał w wielkim finale JKH GKS Jastrzębie. Jest krążek u zawodnika Pasów, to jest Urbanowicz. Nie ma jednak takiego uderzenia, który zaskoczyłby Michała Fikryta. No ale coraz większa przewaga Pasów. Rąbkowski pod bramkę, tam bardzo tłoczno. Tuż przed nosem Fikryta, ale szczęście jeszcze przy Oświęcimianach. Bryniczka, Grzewiecki. Dość przypadkowy ten krążek trafił do Urbanowicza. Tam ucierpiał jeden z graczy Oświęcimskiej Unii. Zwija się z bólu Jerzy Gabryś, a więc kapitan ekipy z Oświęcimia. No ale zdaniem arbitrów tam przewinienia nie było. Już tam bardzo żywo reaguje boks ekipy z Oświęcimia. Bo ich zdaniem faulu faul powinien być odgwizdany na graczu z Oświęcimia, natomiast takiego czegoś nie ma, więc gramy cały czas w pełnych zestawieniach 5 na 5, równe 7 minut pozostało do zakończenia pierwszej odsłony. Przypomnijmy, że Pasy prowadzą 2-1, choć wszystko zaczęło się dla gospodarzy nie najlepiej, bo przecież już w drugiej minucie meczu goście objęli prowadzenie po trafieniu Jana Daneczka, ale potem Domogała i Bryniczka dali swoimi trafieniami prowadzenie. Dąbkowski, zagranie przez Bandę do Olivera Paczkowskiego, krążek już z powrotem u Bartosza Dąbkowskiego, jest Domogała, świetnie zostawił tą gumę Słaboniowi, Damian Słaboń zatrzymał się, odgrywa krążek między Buliki w kierunku Noworyty i Oświęcimianie od razu ten krążek wysyłają za bramkę Michaela Łuby, będzie uwolnienie na 6 minut i 17 sekund przed końcem tercji pierwszej. Krakowianie również przed rokiem mierzyli się w pierwszej rundzie play-off z Unią Oświęcim i cała seria zakończyła się wynikiem 4-1 dla Komar Krakowie, no i oczywiście awansem do półfinału, choć również w tamtym roku pamiętam, że było trochę nerwowości po tych dwóch pierwszych spotkaniach tutaj przy Siedleckiego, bo
Oświęcimianie wyrwali jeden mecz, jedno zwycięstwo tutaj Przysiedleckiego, no i po tych dwóch pierwszych spotkaniach był remis 1-1, no ale potem pasy już wygrywały, chociaż nie bez trudu, bo we wszystkich, w całych pięciu spotkaniach tej ćwierćfinałowej rywalizacji aż trzy mecze kończyły się w dodatkowym czasie. Dwa razy to była dogrywka i raz rzuty karne. Fikr, mrozi krążek, tam blisko był Pedryszy i nagle i nie chciał ryzykować Czech jakiegoś błędu. Świetnie Kruczek, bardzo mocno, ale równie świetnie w bramce z Oświęcimia Michał Fikut. Tak trzeba grać, wygrane wznowienie, od razu szybki strzał, no tak gra się w hokeja tego nowoczesnego, co możemy oglądać teraz przy okazji już zmierzającego do końca turnieju hokejowego Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Tak też właśnie uczynił Maciej Kruczek. Teraz wygrywają jednak tego Bulika Oświęcimianie. Guma do przodu, już rozpędzają się gracze z Małopolski, chciałem powiedzieć, no, ale obie ekipy są oczywiście z Małopolski. Oświęcimianie tam był z przodu Adam Rufer, no ale jednak spalony, tak orzekli arbitrzy tego spotkania. I gra będzie wznawiana w tercji obronnej. W tercji neutralnej oczywiście. Mamy teraz tą, od tegoż play-offu weszła ta power play break, tak to się nazywa dokładnie. Przerwa na korektę lodu, ile oczywiście lód tego wymaga, no w tym przypadku nie ma takiej potrzeby, więc nie ma dodatkowego oczyszczenia lodu. Chwila przerwy dla zawodników obu ekip. Taka nowość, jeżeli chodzi o polską ligę, no bo na zachodzie jest to oczywiście jak najbardziej praktykowane. Gracze Krakowi na pewno znają to z meczów hokejowej Ligi Mistrzów. Tak to tam wyglądało, że też w każdej tercji była taka dodatkowa przerwa. No to jest przerwa, powiedzmy sobie szczerze, oczywiście komercyjna, na reklamy. No już za nami ta krótka przerwa, wracamy do gry, 5 minut i 21 sekund pozostało do zakończenia pierwszej odsłony. Dobrze, spokojnie, ten strzał Rufera, to wrzucenie bardziej Rufera pod bramkę Komar Krakowi wyłapuje Michael Łuba. Bawia z zegarem, ustalony czas, który będzie mierzony na stoperze. Jeszcze chwilowa przerwa w grze do zakończenia tercji. Około 5 minut będzie wznowienie krążka pod bramką Michaela Łuby. Mówiłem o tym, że w tamtym sezonie, również w pierwszej rundzie play-off, Krakowia spotkała się z Unią Oświęcim. Było tych rywalizacji play-offowych pasów z Unią Oświęcim już kilka, ale taka pewnie najlepiej wspominana w Oświęcimiu to jest ta runda z sezonu 2013-2014. Ten sezon nie przyniósł, co prawda, ekipie z Oświęcimia medalu, no ale przyniósł dość sensacyjne rozstrzygnięcie w play-offie, bo wyeliminowanie już w pierwszej rundzie pasów. To był właśnie sezon 2013-2014. Tamta rywalizacja zakończyła się wynikiem 3-2 dla wtedy jeszcze Aksam Unii Oświęcim. Wtedy jeszcze ta pierwsza runda play-off była grana do trzech zwycięstw w tym roku, jak i też w poprzednim już do zwycięstw czterech gramy od pierwszej rundy play-off.
Sebastian Kowalówka kręci kółka pod bandą. Wycofanie krążka do tyłu. Teraz to Oświęcimianie trochę zagościli na dłużej pod bramką Michaela Ube, ale tam żadnego strzału nie było. Wysoki forechecking w wykonaniu Krakowi. Wszystko na granicy błędu po stronie ekipy z Oświęcimia. Ratują się jednak zawodnicy Iziego Szejby. Już rozpoczynają swój atak, uderzenie i Michael Uba broni. Zerkamy na to, co Państwo piszecie na czacie, na YouTube, na naszym kanale na YouTube. Jest pytanie o numer Pawła Worobiowa, numer 81. Wspominałem o tym na początku transmisji, że to jest numer mocno obciążony gatunkowo w zespole Komar Krakowia. To dlatego, że z tymże numerem przecież grał Leszek Laszkiewicz, architekt wspólnie z Rudolfem Rolaczkiem kilku mistrzowskich tytułów dla Komarch Krakowia, więc Paweł Worobiow, numer 81, ten debiutujący dzisiaj 35-letni Rosjanin w zespole Komarch Krakowi, tak jak też już wspominałem, 216 meczów w lidze KHL, ponad 50 występów w NHL, dokładnie 57 w barwach Chicago Blackhawks, 10 goli, 15 asyst. No to jest człowiek, który wie, co to znaczy hokej i na pewno w hokeja grać potrafi. Ostatnie dwa sezony w lidze AHL, Edinburgh Capitals. Ale teraz nie Worobiow, a Kalus przy krążku. Strzał jednak zablokowany przez Gębczyka. Trzy minuty 30 sekund do końca pierwszej tercji. Początek tego meczu wskazywał, że to będzie bardziej wyrównany mecz, chociaż oczywiście wynik cały czas jest na styku, no ale jednak ta przewaga Krakowi jest coraz większa. Zobaczymy zresztą, jak dalej będzie się to spotkanie układało. Ale też Krakowianie muszą pamiętać chociażby o tym, co wydarzyło się w ostatnim meczu w sezonie zasadniczym, kiedy spotykali się z Unią Oświęcimią. Tam też prowadzili przecież już niemalże w końcówce meczu. Zdaje się, że 3-1 Oświęcimianie doszli pasy na 3-2, potem na 3-3, no i dopiero seria rzutów karnych, a to już jest przecież loteria. Uwaga, bo teraz szansa przed Unią. Uderzał numer 32, a więc Damian Piotrowicz obok bramki Michała Uby. Pasy przed szansą, świetnie wyciągnął Parkan, ale ta dobitka już skuteczna i pasy prowadzą dwoma bramkami, 3-1 dla Komarch Krakowi. 17 minuta i 29 sekunda, Pedr Sinagl strzelcem gola na 3-1. A więc Krakowia, przynajmniej na razie, na tym etapie tego spotkania, pokazuje, że ten mini kryzys, o którym mówiło się może w trakcie bardziej sezonu regularnego, jest już przeszłością. No pasy, jak mało który zespół w Polsce potrafi zmobilizować się na play-off. Jeszcze jakaś konsultacja arbitra z sędzią stolikowym. 17 minuta 29 sekunda. Mamy teraz potwierdzenie tego faktu, że Pedr Sinagl jest strzelcem gola na 3-1 dla Komarch Krakowi. Szansa przed Unią. Uderzał Radim Has i świetnie łapie krążek Michael Uba. 2 minuty i 17 sekund do końca pierwszej tercji. Ja!
Urbanowicz trzyma ten krążek dobrze do Drzewieckiego. Drzewiecki, tam jeszcze jest Brniczka. Brniczka do przodu, rozpędza się Drzewiecki, ale nie, tutaj zdecydowanie bliżej do krążka ma Jerzy Gabryś. Tam jeszcze starał się naciskać go Maciej Urbanowicz, ale zrezygnował z tego pomysłu. No i dobrze sobie poradzili Oświęcimianie. Rufer do boku. No i teraz trójką zawodnicy z Oświęcimia. Rufer ustawia krążek Kowalówce. Kowalówka bardzo mocno, niezbyt pewnie Łuba, ale skutecznie. No i pasy. Brniczka. Jest tam obok niego Oliwier Paczkowski. Przepraszam, to nie Brniczka, Słaboń. I świetnie broni to uderzenie Bartosza Tompkowskiego. Michał Figrt. Mój błąd w kwestii Damiana Słabonia i Kaspra Brniczki wynika z tego, że obaj zawodnicy, choć doświadczeni, grają w kratach. To wszystko spowodowane tym, że w trakcie sezonu regularnego odnosili kontuzję szczęki. No i też z tego tytułu w ramach prewencji muszą kończyć ten sezon w kracie. Mądry Kasperlik tam walczy o ten krążek, cały czas on. Jednak dopiero teraz krakowianie wyjaśniają sytuację. Uda się przepchnąć tą gumę, czy też nie? Nie udało się Paczkowskiemu. Tam jeszcze jest Domogała, ale górą Oświęcimianie. I jest Jerzy Gabryś, on potrafi mocno huknąć. Gabryś zamarkował tylko strzał teraz z ostrego kąta. Odbija krążek za swoją bramkę Michael Luba. Noworyta do Sikory. Dobrze pokazuje się Kalus, ale ten krążek do niego nie dociera. Wszystko to przeczytał Jan Daneczek cały czas. Pasy spalony. Szybciej od krążka w tercji ataku chyba Petr Kalus. I dobra decyzja arbitrów. 45 sekund do końca pierwszej odsłony. Sikora za bramką, tam obok niego jest Lubomir Wosatko. Najbardziej doświadczony gracz w zespole Oświęcimskiej Unii. Uderzenie spod bandy, krążek mija bramkę Michała Fikryta. Teraz przycisnęli krakowianie w tych ostatnich sekundach pierwszej odsłony, bo do jej zakończenia jeszcze 20 sekund pozostało. Klincz przy bandzie, sędziowie bardzo blisko widzą cały czas krążek, a więc nie ma podstaw do przerwania gry. Teraz, no my go zupełnie nie widzimy, no bo dzieje się to po naszej stronie. Teraz dopiero wyłuskał tą gumę Kalus, ale już nie będzie z czasu na skonstruowanie ataku, bo w tym momencie kończy nam się pierwsza odsłona, kończy się wynikiem 3-1 dla Komar Krakowi. Daneczek dał gola dla Oświęcimian i to było 1-0 dla gości, no ale potem Domogała, Bryniczka, Szinagl, póki co wybili nadzieję na dobry rezultat ekipie z Oświęcimia. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszą tercję, jeszcze tylko króciutki komunikat. Jeżeli Państwo macie konto na YouTube, a jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcamy do tego, abyście w prawym dolnym ekranie, w prawym dolnym rogu ekranu kliknęli przycisk polub nas, dzięki temu subskrybujecie nasz kanał Krakowi, no i będziecie na bieżąco z tym, co wysyłamy właśnie na nasz kanał YouTube. Jeżeli chodzi o zapowiedzi transmisji i również wywiady, wideo z konferencji prasowej i również pozostałe ciekawe materiały dotyczące świata piłkarskiego, jak i hokejowego w wydaniu Krakowi. Dlatego też gorąco zachęcam do tego, abyście kliknęli przycisk polub nas. Tyle. Z naszej strony służymy się ponownie za około kwadrans. Jak na razie 3-1 prowadzi Komar Krakowia.
No i jesteśmy, drodzy Państwo, ponownie. Za moment rozpocznie się tercja druga pierwszego meczu rywalizacji ćwierćfinałowej pomiędzy Komar Krakowia a Unią Oświęcim. Po 20 minutach prowadzą pasy 3-1. Wszystko zaczęło się dobrze dla gości, bo już od pierwszej minuty i 25 sekundy prowadzili po trafieniu Jana Daneczka, no ale potem trafiali już tylko krakowianie. Adam Domogała na 1-1. Prowadzenie pasą dał Kasper Brniczka, a tuż prowadzenie podwyższył Pedr Szinagle na 2,5 minuty przed końcem tercji pierwszej. Ważna informacja jeszcze jest taka, że w bramce Komar Krakowi dzisiaj Michael Łuba, a w boksie Robert Kowalówka. To jest efekt choroby, która dopadła podstawowego bramkarza Rafała Radziszewskiego. Jego vis-a-vis w dzisiejszym meczu, vis-a-vis Michaela Łuby, jest oczywiście Michał Fikert, zdecydowana jedynka, jeżeli chodzi o ekipę i jego szejby. Już wysoko rozpoczynają krakowianie z szansą na czwartego gola, ale uciekł krążek Worobiowowi i ta guma ostatecznie nawet nie była skierowana w kierunku bramki Michała Fikrta. Uwaga, bo teraz szansa, ależ tam było blisko przed ekipą z Oświęcimia. Miał doskonałą okazję numer 81 w zespole oświęcimskiej Unii, a z tymże numerem występuje Adam Rufer. Nie mogło się wydostać z tercji obronnej pasy, ale teraz ta sztuka się udaje. Tutaj naciska z Szaura Tomasz Sykora, jest Worobiow. Oj, blisko był Rosjanin swojego premierowego trafienia w zespole Komar Krakowi. Cały czas pasy atakują. Tam przy bandzie walczy Damian Kapica o krążek z Petrem Bezuszką. Nie dociera ten krążek do Dziubińskiego, bo bardzo blisko. Jeszcze jest Kruczek. No, bardzo wysoko zaczęli krakowianie. Mocno teraz przycisnęli ekipę gości. Krążek przed bramką. Cały czas pasy w natarciu. Pedr Szinagle szuka rozegrania. Świetnie wypatrzył tam najeżdżającego Patryka Wajdę, ale poradził sobie z tym strzałem Fikrt. I wracamy pod bramkę Unii Oświęcim na 18 minut i 13 sekund przed zakończeniem pierwszej osłony, drugiej osłony oczywiście, przepraszam. Wygrane wznowienie przez Bryniczkę, Drzewiecki zablokowany. Ponownie Bryniczka przy krążku, tam naciskany przez Andrzeja Kasperlika. Jest Nikita Kolesnikow po bandzie w kierunku Urbanowicza. Tam jest teraz już Kasper Bryniczka, ale odcięty jest od możliwości dojścia do krążka. Teraz Urbanowicz przechytrzył Gabrysia. Cały czas popularny Urban przy krążku. Utrzyma się twardo na nogach. Wycofanie do Drzewieckiego. Ten mocno huknął. Uderzenie zablokowane przez Gabrysia, kapitana Unii Oświęcim. Cały czas pasy. Niezależnie która formacja na lodzie, pasy tutaj mocno naciskają zespół z Oświęcimia. I Urbanowicz dopieli swego. Dopieli swego, krakowianie. 4-1. No ten napór opłacał się, to się musiało opłacić. I już Krakowia prowadzi różnicą 3 bramek. 22 minuta, 29 sekunda. Maciej Urbanowicz. Damian Słaboń wygrywa to wznowienie. Już mamy Patryka Noborytę przy krążku. Puścił rollingiem po bandzie gumę. Tam mamy Olivera Paczkowskiego. Mocny atak w osadkarz. Spadł kask, pusta bramka. Słaboń nie ma jak oddać strzału. Już dążył Fikr powrócić do swojej świątyni. Tutaj jeszcze poruszona bramka. Zdaje się, że Adam Domogała tam reklamuje, że to było celowe poruszenie i chyba tak jest. Tak orzekli arbitrzy tego spotkania, że tam celowo Mateusz Gębczyk poruszył tę bramkę i dla niego będzie teraz kara.
drugie wykluczenie nałożone na zawodnika z Oświęcimia w tym spotkaniu. Wcześniej w pierwszej tercji dwie karne minuty odsiadywał Peter Bezuszka, a w zespole Krakowi jak na razie jedynym ukaranym jest Paweł Worobiow. Jutro oczywiście drugie spotkanie w tej ćwierćfinałowej rywalizacji Krakowi z Unią Oświęcim. Mecz rozpocznie się jednak tradycyjnie, jak to w Krakowie bywa, o 18:30. Ta dzisiejsza nietypowa pora jak na zmagania tutaj Przysiedleckiego wynika z tego, że o godzinie 20:30 piłkarze Krakowi podejmują przy ulicy Kałuży w Krakowie warszawską Legię. No i aby kibice zdążyli się przemieścić i mieli taki bufor czasowy, no to też to spotkanie zostało przesunięte na godzinę 17. Jutro natomiast godzina 18:30 oczywiście będzie również transmisja z tego spotkania specjalnie dla Państwa. Worobiow na prawą stronę. Dobrze to wygląda i ten krążek już zmierzał w kierunku bramki Unii Oświęcim, ale w ostatniej chwili wystrzelona guma. Jeszcze minuta i 20 sekund do końca kary Mateusza Gębczyka. Oj, teraz prosty błąd Petra Halubki. Przejął ten krążek Piotrowicz, ale też po chwili tą gumę stracił zawodnik do Oświęcimia. I jutro już Damian Kapica. Indywidualnie jak na razie Kapica z backhandu broni parkadem. Michał Fikt, Damian Kapica to najlepszy strzelec pasów w sezonie regularnym. 18 trafień na tego zawodnika wywodzącego się z Nowego Targu, no i będącego też wychowankiem nowotarskich Szarotek. Na drugim miejscu w tej klasyfikacji strzelców w pasach Krystian Dziubiński, 17 goli, a na trzecim Petr Kalus, 15 goli. Te liczniki jednak zostały wyzerowane, no i teraz liczy się tylko to, co w play-off. Jak na razie po jednym trafieniu na koncie domagały Bryniczki, Sinagla i Urbanowicza. Dziubiński ładnie tam wybaczył właśnie Sinagla, podbity ten krążek, tam jeszcze był przed bramkarzem Wajda, ale guma do niego nie dociera. 15 sekund i Unia zagra w pełnym zestawieniu. Jak na razie Krakowia bez większego niebezpieczeństwa, jeśli chodzi o stwarzanie sobie sytuacji pod bramką Unii Oświęcim. No i Gębczyk już na lodowej tafli, jeszcze strzał z ostrego kąta, niedokładny. Będzie okazja do kontry, Gębczyk do Daneczka, dobry powrót Dziubińskiego. Patryk Wajda został ten obrońca, więc teraz to on konstruuje atak. Wajda do tyłu, do Kapicy, jest Urbanowicz, świetnie. Michał Fikrt, zdaje się to krążek właśnie odbity od niego. Dobrze w tym dzisiejszym spotkaniu wygląda Maciej Urbanowicz. Maciej Kruczek, kapitan Komarch Krakowi od tego sezonu. Zastąpił na tym stanowisku Patryka Noborytę. Bryniczka, no dobrze, dobrze to wygląda. Naprawdę grają z takim luzem krakowianie, to widać. Ale też wynik jest taki, że mogą sobie na ten luz pozwolić. Choć oczywiście hokej to nie jest taka dyscyplina, w której 4 do 1 też byłoby totalnie, że tak powiem, sprawa załatwiona na tym etapie spotkania, czyli jeszcze 35 minut pozostało do jego zakończenia. A i ucieka guma Drzewieckiemu, muszą wyjeżdżać koledzy z tercji ataku. Teraz już muszą Krakowianie skupić się na defensywie. Dobry powrót Bryniczki teraz kapitalnie, Rąbko, Urbanowicz, patrząc, zwiódł przeciwnika Urbanowicz, już nie było z czego oddać strzału tutaj do końca, asekurowany przez Rufera. No i też właśnie ten czeski napastnik pierwszej formacji Unii Oświęcim powstrzymał Macieja Urbanowicza. To kilka chwil po tym, kiedy wspomniałem, że Maciej Urbanowicz dzisiaj naprawdę wygląda bardzo, bardzo przyzwoicie w tym spotkaniu. Dąbkowski i znowu
Michofik jest tam, Oliwier Paczkowski jest i Adam Domogała. Domogała za bramką. Cały czas napastnik Komar Krakowi do Dąbkowskiego. Dąbkowski, no taka wrzutka pod bramkę. Takim lobem bardziej w stylu piłkarskim. I spokojnie chwyta krążek. Popularny Fiki, jak nazywany jest doświadczony czeski bramkarz przez kibiców z Oświęcimia. Worobiow, wygrane to wznowienie. Krążek Uszurowskiego nad poprzeczką, posłana guma. Dobrze urywa się z prawej strony Szaur. Jeszcze jest Ondrej Kasperlik. Wszystko kończy strzałem. Numer 98 w zespole z Oświęcimia. Czyli Martin Kasperlik. Ale guma obok bramki. 12 minut i 45 sekund zostało do zakończenia drugiej odsłony. Krakowia jak na razie w tej drugiej tercji dołożyła jeszcze jedno trafienie. Za sprawą Macieja Urbanowicza, no i prowadzi już w całym spotkaniu 4-1. A dziś przypomnijmy jeszcze oczywiście pozostałe spotkania pierwszej rundy play-off. Już część spotkań rozpoczęta. Tatryski Podhale prowadzi 1-0 z JKH GKS-em Jastrzębie po pierwszej tercji. W trakcie drugiej tercji jesteśmy również w Katowicach, gdzie Tauron KH GKS prowadzi 2-0 z Orlikiem Opole. No i czekamy jeszcze na rozpoczęcie spotkania GKS-u Tychy z Polonią Bytą. Ten mecz rozpocznie się, zdaje się, o godzinie 18:15. Maciej Gruczek. No rośnie przewaga krakowian. No to jest play-off, także tutaj trzeba też umiejętnie rozkładać siły. Kto wie, czy Oświęcimianie już nie spisali tego meczu na straty i chcą się skupić bardziej na tym jutrzejszym meczu. Tak było przed rokiem. Może nie było tutaj przechowania siłami. Natomiast przed rokiem było tak, że Unia Oświęcim przegrała to pierwsze spotkanie tutaj przy Siedleckiego, by w tym drugim wygrać po dogrywce. No ale potem kolejne trzy mecze zakończyły się zwycięstwami Pasów, no i ostatecznie ta rywalizacja rozstrzygnęła się wynikiem 4-1 dla Komar Krakowi, która awansowała do półfinału. Oświęcimianie przed szansą. Dobrze tutaj przypilnował krótkiego słupka Michael Łuba. Nie dał się zwieść. Petrowi Tabaczkowi. Zdobienie krążka po stronie lewej ręki Łuby. Tam walczy Bartosz Dąbkowski o gumę. Wojtarowicz z ostrego kąta radzi sobie z tą próbą Michael Łuba. No początek tego meczu miał trochę ciężki Michael Łuba. Tam było kilka takich niezbyt pewnych interwencji na Leska. Z tą kolejną minutą widać, że już wchodził w to spotkanie lepiej. No już tłumaczyłem Michaela Łubę. Oj, teraz błąd Fikrta. Błąd Fikrta wykorzystany bezlitośnie przez Damiana Słabonia. Obronił ten pierwszy strzał Michał Fikrt, wygarnął gumę kijem prosto na patkę kija nadjeżdżającego Damiana Słabonia, a ten kieruje krążek do bramki Unii Oświęcim. 5-1, 29 minuta i 35 sekunda spotkania. Słaboń i Pasy prowadzą już 5-1. No nie wiem, czy za jakiś czas nie będziemy oglądali roszady w bramce
Unii Oświęcim, czy aby Witold Łazarz nie zastąpi Michała Fikryta między słupkami bramki oświęcimskiej Unii. No ale to zostawmy Iziemu Szejbie, to jego robota. A jeszcze poczekajmy, bo tutaj sędzia sprawdza zapewne, czy nie było spalonego w polu bramkowym. Tak sądzę, no bo cóż innego mógłby sprawdzić, bo tam faktycznie było tłoczno pod bramką Michała Fikryta. No i zobaczymy, czy ten gol będzie faktycznie zapisany dla Komar Krakowi. Czy będzie 5-1? Widzą Państwo teraz to samo, co widzi arbiter tego dzisiejszego spotkania. Trwa analiza tej sytuacji. No cały czas czekamy na decyzję arbitra, na interpretację tej sytuacji spornej. Zaraz się przekonamy, bo arbiter już wie, jest jednak gol, zatem jest 5-1 i mamy trafienie Damiana Słabonia. Zatem 5-1 Krakowia prowadzi na półmetku tego dzisiejszego spotkania. Zdaje się, że tutaj już nic złego Krakowi nie powinno się przydarzyć w tym dzisiejszym spotkaniu. Teraz ładnie tutaj przedziera się Jakub Szaur. Ostry strzał spod bandy, radzi sobie z tym uderzeniem Michael Łuba. Po raz kolejny w dzisiejszym spotkaniu, a po raz oczywiście pierwszy power break. 70-90 sekund, 1,5 minuty. Zatem 1,5 minuty przerwy dla jednej i dla drugiej ekipy. Przerwa reklamowa tak zwana, a więc i u nas. Możecie Państwo, niech trochę zapachnie zachodem. Tak to wygląda, drodzy Państwo, za oceanem właśnie. No, na naszą skalę, przemieniając na skalę tutaj naszego kraju i naszej hokejowej ligi. Już po przerwie, już wracają obie ekipy na lodową taflę. W tej przerwie krótkiej Izzy Szejba poświęcił ją przede wszystkim na rozmowę z Michałem Fikrytem. No nie wiem, co tam mówił, może głowa do góry pewnie. Obaj panowie są Czechami, więc mogli sobie porozmawiać zapewne w swoim ojczystym języku. No i ciekawe, czy ta rozmowa wychowawcza, nie wiem, czy była wychowawcza oczywiście, ale ta krótka rozmowa szkoleniowca ze swoim bramkarzem przyniesie jakieś owoce w postawie nieco lepszej formy Michała Fikryta, no bo fakt faktem, że tutaj można mieć pewne pretensje do Czecha w niektórych sytuacjach.
Szaur na lewą stronę, dobra to była decyzja, szansa przed Unią, broni na raty Michael Łuba. Świetna interwencja bramkarza, strzelał Adam Rufer. Zmianę wyniku i w Nowym Targu, i w Katowicach. W Nowym Targu jest 1-1, gdzie Tatryski podejmuje JKH GKS Jastrzębie, natomiast w Katowicach Tauron KH GKS prowadzi już 3-0 z PGE Orlikiem Opole. Tutaj przy Sileckiego 5-1 prowadzą mistrzowie Polski z 6. zespołem sezonu regularnego, czyli z Unią Oświęcim. Czekamy jeszcze na rozpoczęcie meczu GKS-u tych z Polonią Bytom. Spalony rozmyślny, chyba tak to zinterpretowali arbitrzy, bo gra jest wycofana do tercji obronnej Komar Krakowi. 8 minut i 58 sekund pozostało nam do zakończenia drugiej odsłony. Ciekaw jestem, jak ten mecz będzie nam się dalej rozwijał. Przed Krakowem tam jednak przybędzie jakiś drobny kłopot Adama Domogały, chociaż już z powrotem jest przy krążku. I 5 sekund do końca drugiej odsłony, uwolnienie. No i wracamy pod bramkę Michała Fikryta, tam już jest gotowy Paweł Worobiow, do tego Bulika. Po stronie Unii Święcim Jan Daneczek zbyt aktywnie najeżdżał, odesłany od tego wznowienia. No i Kamil Paszek wygrywa ten Bulik z Worobiowem. Petr Kalus. Kalołupka tam naciska przeciwnika, opłaciło się, Krakowie cały czas jest przy krążku. Sikora, Sikora pod bramkę tam najeżdżał bardzo ładnie, Damian Szurowski świetnie podłączył się, ale nie było już z czego oddać tego strzału. Rąbkowski do Kalołupki, nie przepraszam, to Worobiow. I guma poza taflą. 7 minut i 17 sekund do końca drugiej odsłony. Mówiłem już o tej rywalizacji Rudolf Rochaczka z Izim Szejbą. Trzykrotnie Szejba mierzył się z Rochaczkiem w finale Polskiej Hokej Ligi. Oczywiście kiedy to Izzy Szejba był szkoleniowcem GKS-u tych i za każdym razem górą byli Krakowianie. Dwa sezony temu i sezon temu właśnie miała miejsce taka historia, bardzo zacięte finały, które kończyły się dopiero w 7 spotkaniach i za każdym razem lepsza była ekipa z ulicy Siedleckiego. Także na pewno ma taką dodatkową mobilizację na tą rywalizację z Pasami trener Unii Oświęcim. No ale ciężko, ciężko na pewno będzie rywalizować jak równy z równym Unii Oświęcim z Komar Krakowią, co zresztą pokazuje i to dzisiejsze spotkanie. Zablokowany ten strzał Macieja Kruczka, ale cały czas pasy przed szansą. Teraz jednak już zawsze poszła tam zablokowany gracz Krakowi Pedr Szinagli. Rozpoczyna Dawid Maciejewski atak. Komar, przepraszam, atak oczywiście Unii Oświęcim. Nie zrozumiał się jednak z Damianem Piotrowiczem.
i krążek stracony przez ekipę z Oświęcimia. Rudolf Rochaczek pracuje w Krakowie już 14 sezonów. W tym czasie 7 razy zdobywał z drużyną Pasów Mistrzostwo Polski. Także to jest naprawdę niesamowity wyczyn. Tylko dwukrotnie Krakowia pod wodzą Rochaczka nie kończyła sezonu na podium. Także naprawdę to złota era Krakowi za czasów Rudolfa Rochaczka. Drzewiecki i zdaniem arbitra przekroczył przepisy jeden z graczy Unii Oświęcim. Zdaje się, że to Damian Piotrowicz. A jednak nie, zupełnie coś odwrotnego. Tam sędzia dopatrzył się przewinienia Filipa Drzewieckiego. Zatrzymanie, tak pokazuje arbiter. No nie spodziewałem się takiego rozstrzygnięcia. To jest druga kara nałożona na gracza Pasów w tym dzisiejszym spotkaniu. Szaur, tam małe potknięcie za swoją bramką, bez konsekwencji na szczęście dla ekipy z Oświęcimia. Minuta i 40 sekund jeszcze do końca kary Filipa Drzewieckiego. Martin Kasperlik zatrzymany jednak przez graczy Krakowi. Adam Rufer. To wszystko dzieje się jednak w tercji neutralnej. Teraz dopiero będzie szansa, by przedostać się pod bramkę Michaela Łuby. Dawid Maciejewski. Jest tutaj Szaur. Zablokowany ten strzał. Będzie okazja do kontry. Worobiow kontra Szaur i Worobiow. Teraz ruszają dwójką krakowianie. Worobiow, Worobiow. Kalesz to zrobił. Majstersztyk. Świetnie. Przejechał bramkarza. No, idealnie zagrał na tempo. I to jest debiutancki gol Pawła Worobiowa. Barwa Komar Krakowi. Może nie był taki spektakularny strzał, ale kontra, naprawdę majstersztyk, gol zdobyty w osłabieniu. 6-1 prowadzi już Komar Krakowia. I to jest 35. minuta spotkania i 11. sekunda. Zatem wszystkie formacje dzięki temu trafieniu Pawła Worobiowa mają już po golu w tym meczu, bo do tej pory jedyną, jeżeli chodzi o Komar Krakowie, była właśnie ta pierwsza bez trafienia, bo mieliśmy dwa gole drugiej formacji Urbanowicz i Bryniczka, jedno trafienie trzeciej formacji Wetr Szinagl i dwa trafienia formacji czwartej Adam Domogała i Damian Słaboń. Teraz również tutaj dźwignął w tej kategorii pierwszą formację Paweł Worobiow. Jeszcze 30 sekund zostało do końca kary Filipa Drzewieckiego, bo podkreślmy fakt, że ten gol Worobiowa to było trafienie zdobyte w osłabieniu. Teraz Szurowski kapitalnie podłączył się. No i trafił w bark Michała Fikrta. No ma takie deklinacje ofensywne, widać Damian Szurowski. I teraz odbijaka kapitalnie Michaela Łuby. Chociaż Łuba pokazuje, że tutaj nie było jego interwencji, że ten krążek musiał odbić się od poprzeczki. No ale arbitrzy nie podzielają zdania bramkarza Komar Krakowi, Michael Łuba, urodzony w Montrealu. Polski Kanadyjczyk, tak to nazwijmy. Urodzony i wychowany w Kanadzie, no ale w polskiej rodzinie, doskonale mówiący w języku polskim, Michael Łuba. Zresztą podobnie ma się rzeczy z Oliwerem Paczkowskim, też urodzony za oceanem. Teraz próbował Urbanowicz takiego zagrania przez swoje plecy w kierunku Bryniczki. Ta sztuka się jednak nie udała. Już Drzewiecki jest na lodowej tafli, już właśnie to on atakuje rywala Lubomira Bosatkę. 3 minuty i 20 sekund do końca drugiej odsłony. Krakowia zdobyła 3 trafienia w tej
drugiej tercji. Podobnie zresztą jak to wyglądało w tercji pierwszej, z tym, że w pierwszej odsłonie mieliśmy jeszcze gola zdobytego przez Unię Oświęcim. Nikita Kolesnikowski do tyłu, do Drzewieckiego. Ten pod bramkę w kierunku Damiana Słabonia. Drzewiecki nie sięgnął tego krążka. Będzie okazja do kontry przed Unią. Tabaczek dociskany mocno do bandy. Przepchnięty przez Kolesnikowa. Bosatko do tyłu. No, pewnie nie tak chciał zagrywać ten krążek Czech. Bardzo ładnie Domogała, ale krążek nie dotarł do Oliwiera Paczkowskiego. Ponownie Adam Domogała. 2 minuty i 20 sekund. Paczkowski z lewej strony, tam uprzedzony przez Dawida Maciejewskiego. Jeszcze jest Worobiow, jeszcze jest Domogała, ale górą w tej rywalizacji Dawid Maciejewski. To on rozpoczyna atak Unii. Jan Daneczek zamachnął się, ale uderzył obok bramki. To wszystko przez to, że jeszcze po drodze krążek odbił się od jednego z graczy pasów. Worobiow świetnie zwiódł przeciwnika. No ma ten balans ciała naprawdę na wysokim poziomie Rosjanin. Nie jeździ jakoś spektakularnie, jeżeli chodzi o tempo Worobiow, ale no nie trzeba szybko jeździć, żeby jeździć bardzo dobrze. I właśnie to pokazuje nam 35-letni Rosjanin. Damian Szurowski w kierunku Kalusa. Sikora do Halołupki. Halołupka, tam było bardzo gęsto przed Fikrytem, ale guma ostatecznie nie wpada do sieci. Jest Petr Kalus. Półtorej minuty do końca tercji. Krakowia nie rezygnuje z kolejnych trafień. Teraz Dziubiński. Dziubiński pod bramkę do Kalusa. No mało brakło, nabiłby swojego kolegę, no ale krążek ostatecznie gdzieś tam przeleciał obok świątyni Unii Oświęcim. Cały czas utrzymują krążek w tercji ataku Krakowianie. No musi być gorąco teraz w głowach Oświęcimian. Dziubiński obok bramki. No nie mogą, nie potrafią sobie poradzić z tą presją wywieraną przez Krakowian. Halołupka, przepraszam, Kruczek nieczysto. Gra przerwana. Jakieś przewinienia, przeszkadzanie pokazuje arbiter. Tomasz Sykora odrzucony na napkę karną. Musiało być jakieś przewinienie nie przy krążku, bo zupełnie nie zauważyłem faulu Słowaka. No i zobaczymy. To jest z jednej strony szansa dla Unii na drugie trafienie w tym spotkaniu, no ale też muszą pamiętać o defensywie Oświęcimianie, bo przecież ten gol ostatni dla Krakowi, szósty, to było trafienie zdobyte w osłabieniu. Maciej Kruczek. No i znowu dwójką atakują Krakowianie. Kruczek na prawą stronę do Szinagla. Muszą wracać Oświęcimianie. Jest Czech przy krążku. On się już dzisiaj wpisał na listę strzelców. Szinagle chciał zagrywać do tyłu, do Kruczka, ale tutaj odczytane te intencje przez Dawida Maciejewskiego. Już jest Petr Tabaczek. Nie ma spalonego. Maciejewski z krążkiem na niebieski odgrywa do Tabaczka. 25 sekund do końca drugiej tercji. Rufer odgrywa na niebieską do... Wydaje się, to jest Jerzy Gabryś, ale teraz to już Dawid Maciejewski. Mocny strzał. Taki na walkę pod bramkę. Tam jeszcze miał strącać tą gumę. Jeden z graczy Unii Oświęcim. No, ale ta sztuka jednak nie udała się. Sekund do końca tercji, minuta i 21 sekund do końca kary Tomasza Sykory, więc jeżeli Unia nie zdobędzie gola, no to tą trzecią tercję rozpocznie od gry w przewadze. Urbanowicz przy krążku, w tercji neutralnej, spokojnie, wycofuje gumę do tyłu, do Rąbkowskiego. No Oświęcimianie już nie napierają na Krakowie i czekamy na syrenę kończącą drugą odsłonę i doczekaliśmy się. 3-0 wygrała Krakowia, drugie 20 minut tego spotkania, co daje nam po 40 minutach rezultat 6-1. Póki co Krakowia zmierza dość łatwo po pierwsze zwycięstwo w tej rywalizacji do 4 zwycięstw. Daneczek dla Unii, a dla Krakowi Domogała, Bryniczka, Szinag, to była tercja pierwsza, a w drugiej Urbanowicz, Słaboń i Worobiow. W sumie 6-1. Jeszcze raz powtórzę to, co mówiłem na koniec pierwszej odsłony. Jeżeli macie Państwo konto na YouTube, a chcecie być na bieżąco z tym, co planujemy na oficjalnym kanale
Krakowi, między innymi związanego z transmisjami hokejowymi, no to zachęcamy do tego, abyście polubili ten napis, polubili nasz kanał na YouTube poprzez klikanie tego napisu, który znajduje się w dolnym prawym rogu ekranu, napis polub nas. Dzięki temu zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube, no i będziecie na bieżąco z planowanymi transmisjami, również z innymi materiałami, które wysyłamy na nasz kanał na YouTube. Tyle z naszej strony, słyszymy się za około kwadrans.
Rozpoczyna się w tym momencie tercja. Trzecia przy wyniku 6-1 dla Komarch Krakowi. Rozpoczynamy trzecią odsłonę. Jeszcze 45 sekund pozostało do końca kary Tomasza Sykory. I krakowianie znowu przed szansą zdobycia gola w osłabieniu. Broni ten strzał Petra Kalusa Michał Fikrt. Paweł Worobiow do przodu. Ten krążek posyła, no bo pasy jeszcze przez 20 kilka sekund zagrają w składzie 4-5, chociaż Słowak już gotowy do powrotu na lodową taflę. Już na stojąco tam obserwuje te ostatnie sekundy swojej kary. Krakowia prowadzi 6-1. Krakowia, można by rzec, że spokojnie, w miarę, oj, jest trafienie! Chociaż wydaje się, że tam już za pierwszym razem ten krążek wpadł do bramki Michaela Łuby. I zatem jest na początku tercji trzeciej gol dla Unii Oświęcim. Nie wiem, czy to jest gol, który jeszcze daje nadzieję na dogonienie Komarch Krakowi, ale na pewno jest to gol zdobyty w przewadze. Zatem 6-2 prowadzi. Już prowadzi, może nie już tylko, no ale prowadzi Komarch Krakowia. Przepraszam, mieliśmy jakieś drobne problemy techniczne na początku tej tercji trzeciej, ale już wszystko powinno być w porządku. 41 minuta. 41 minuta i pierwsza sekunda. Strzelcem gola dla Oświęcimskiej Unii Ondrej Kasperlik. No i bardzo dobrze rozpoczęli tą trzecią odsłonę Oświęcimianie. 4 gole straty jednak do Komarch Krakowi. No to jest wynik dość trudny do nadgonienia, no ale zobaczmy. Urbanowicz atakuje Mateusza Gębczyka, tam jeszcze jest Paszek. Krakowia bardzo szybko odpowiada na to trafienie Kasperlika. Jest już 7-2 dla Komarch Krakowi. Bardzo szybko odpowiedzieli krakowianie, a strzelcem tego gola Maciej Urbanowicz, to jest jego drugi gol w dzisiejszym meczu. 42 minuta i 15 sekunda. Nie, przepraszam, 41 minuta i 15 sekunda spotkania. Siedem do dwóch. Spora przewaga Komarch Krakowi. To jest 5 trafień. Zobaczymy. To trzeba już raczej myśleć o tym jutrzejszym spotkaniu, jeżeli chodzi o zespół do Oświęcimia. Tak sądzę. Ponownie Agonia Zygara, uderzony nas na stoperze. Oliwier Paczkowski przy krążku w swojej tercji. I to on rozpoczyna teraz atak Komarch Krakowi, cały czas Paczkowski, ale zresztą guma stracona, jest już Radim Has. Pan Szurowski. Łuba nie dał rady zatrzymać tego krążka za swoją bramką. Jest Has, cały czas Czech przy krążku. Teraz jednak dobrze tutaj Petr Kalus, chociaż cały czas Oświęcimianie przy krążku. Szansa przed nimi. Dobrze tutaj uderzał za pleców Dawid Maciejewski. Mało brakło. A mielibyśmy kolejne trafienie dla Unii Oświęcim. A jednak sporo szczęścia po stronie Michaela Łuby. W tej chwili aktualny rząd na zagadze.
No a kibiców Sidleckiego już skandują, że 7 to mało. Zobaczymy, 3 trafień pasą. Brakuje do tego, by osiągnąć wynik dwucyfrowy. To na pewno byłby spory cios na tą dalszą część rywalizacji po stronie Unii Święcimna, ale z drugiej strony każdy mecz to jest osobna historia. Zobaczymy, ważne jest każde najbliższe spotkanie. Zjeżdża z bramki Michael Łuba, bo sędzia sygnalizuje nałożenie kary na Unię Oświęcim. Teraz już gra przerwana, atak kijem trzymanym oburącz i kara nałożona na Jerzego Gabrysia. Mogą być za moment ciężkie chwile pod bramką Michała Fikryta. To 3 wykluczenie w dzisiejszym spotkaniu nałożone na drużynę Oświęcimskiej Unii. Za atakowanie kijem trzymanym oburącz Jerzy Gabrysia z zawodnikiem drużyny Oświęcim. 2 karne minuty. Stawienie krążka po stronie lewej ręki Michała Fikryta, wygrane jednak przez Sebastiana Kowalówkę. Krążek jest u Patryka Wajdy na linii niebieskiej. Już szybko zdążyli założyć zamek hokeiści Rudolfa Rochaczka. Ale na razie wszystko dzieje się pod bandą. Teraz już to wyjeżdża przed bramkę i nagle krążek u Macieja Kruczka, a teraz już u Michała Fikryta jeszcze jakieś przepychanki pod bramką. Tam Patryk Wajda z rywalem spiął się, ale wszystko zostało wyjaśnione bez użycia pięści. Minuta i 34 sekundy do końca kary Jerzego Gabrysia. Jak na razie bez większego zagrożenia pod bramką Michała Fikryta. Wystrzelony krążek przez Oświęcimian. Nie dobra rady utrzymać go. Nikita Kolesnikow z Łuba do boku. Krążek będą jednak mieli Oświęcimianie bez łóżka. Znowu posyła gumę do przodu, ale tutaj już nie ma żadnego z graczy Oświęcimskiej Unii. Teraz Mateusz Rąbkowski, to on rozpoczyna akcję pasów wspólnie z Kasprem Bryniczką. Jest guma do Urbanowicza. I krążek ostatecznie u bramkarza z Oświęcimia. 15 minut i 59 sekund pozostało do zakończenia tercji trzeciej. Jutro o godzinie 18:30 drugi mecz tej rywalizacji. No bo tutaj już raczej nic się nie powinno wydarzyć i Komar Krakowia zapewne będzie prowadziła w rywalizacji do 4 zwycięstw, 1-0. Patryk Noworyta do Adama Domogały. Paczkowski, sędzia sygnalizuje nałożenie kolejnej kary. Zjechał z bramki Michael Łuba, więc 6-4 krakowianie. Wybrał jednak Bartosz Dąbkowski grę 5-3. Szybko oddał ten krążek. 49 sekund pozostało do końca kary Jerzego Gabrysia. A teraz dołącza do niego Martin Kasperlik. Zatem prawie minutę mają gry 5-3 gracze Rudolfa Rochaczka. To jest doskonały moment na to, aby podwyższyć swoje prowadzenie. Zobaczymy, czy uda się pasom wykorzystać ten okres gry w podwójnej przewadze. Jest Dąbkowski. Odgrywa do Noworyty. Noworyta znowu z Dąbkowskim. Na razie jeszcze bez strzału na bramkę Fikryta. Za bramką Damian Słaboń do Noworyty. Coraz bliżej krakowianie przyspieszają. Jest Dąbkowski. Coraz więcej tego czasu pod bramką spędzają krakowianie. Jeszcze 20 sekund do końca kary Jerzego Gabrysia. Dąbkowski. Dobrze jednak bronią się Oświęcimianie. Bardzo aktywnie w tym osłabieniu. Nie ma jak oddać strzału. Noworyta do Słabonia. I spalony w polu bramkowym. Tak orzekł arbiter tego spotkania, wepchnięty. No i gra będzie wycofana do tercji neutralnej. 9 sekund pozostało gry 5-3. A potem ponad minutę gry 5-4.
Dobrze, dobrze bronili się i bronią się w dalszym ciągu w tym podwójnym osłabieniu Oświęcimianie. Tomasz Sykora przydziela się lewą stroną, Słowak, tam wziął na siebie dwóch zawodników, udało się ustawić szybko zamek. Jest Chałupka, ależ ta guma teraz uciekła doświadczonemu Czechowi i Jerzy Gabryś już zameldował się z powrotem na lodowej tafli. Krążek wystrzelony poza taflę, będzie gra wznowiona pod bramką Michała Fikryta na minutę przed końcem kary nałożoną na Martina Kasperlika. Spoglądamy na to, co dzieje się na innych lodowiskach. No i tak, Tauron GKS Katowice prowadzi 4-0 z Orlikiem Opole. GKS Tychy po pierwszej tercji prowadzi 2-0 z Polonią Bytom, a Tatryski Podhale 3-1 z JKH GKS-em Jastrzębie. To jest komplet wyników pierwszej rundy ćwierćfinałów. Sędziowie jeszcze rozmawiają z zawodnikami. To jakiś drobny kłopot z zegarem przy ulicy Siedleckiego. Zawodnik 57 sekund do końca kary Martina Kasperlika. Znowu przerwa w grze. No i spalony, tak, tak orzekli arbitrzy. Gra wycofana do tercji neutralnej. Trochę nam się zawiesiło to spotkanie. Mam nadzieję, że teraz już wkroczy w taką kolejną fazę, że zobaczymy kawałek dobrego hokeja, chociaż oczywiście i jedni i drudzy wiedzą o tym, że jutro czeka ich kolejne trudne spotkanie. A więc trzeba ostrożnie tutaj tymi siłami zarządzać, aby zbyt wiele ich nie stracić, no bo przecież play-off to jest dużo grania w krótkim czasie. Tomasz Sykora lewą stroną, przedziera się Słowak, teraz jednak tam podłączył się przeciwnik Adam Ruffer, chociaż cały czas krążek jest po stronie Krakowian, no i znowu tam wepchnięty w bramkę Damian Szurowski. Zdaniem arbitrów jednak to był po prostu spalony w polu bramkowym, gra wycofana do tercji neutralnej. No coś nie może nam to spotkanie wejść na taki właściwy rytm w tej tercji trzeciej oczywiście. 13 minut i 59 sekund pozostało do zakończenia trzeciej odsłony. Komarch Krakowia prowadzi 7-2 z Unią Oświęcim. Wszystko wskazywało na początku tego meczu, że może wcale nie być tak łatwo mistrzom Polski, bo oświęcimianie w pierwszej minucie i 25 sekundzie strzelili gola za sprawą Jana Daneczka, no i było 0-1. No ale jednak to były tylko dobre, złego początki, jeżeli chodzi o ekipę z ulicy Chemików, no bo potem z każdą kolejną minutą ta przewaga Krakowian wzrastała i cała pierwsza tercja zakończyła się prowadzeniem 3-1. Potem druga odsłona, kolejne 3 trafienia pasów, 6-1. No i już w tercji trzeciej Andrzej Kasperlik zmniejszył straty i po chwili podwyższył znowu dla pasów Urbanowicz. No i mamy na razie 7-2. Cały czas trwa narada arbitrów głównych. Są tam, widzę, Maciej Kuruczek, jest też i Sebastian Kowalówka oraz Krystian Dziubiński. Nie wiem, o czym rozmawiają panowie. Jeszcze chwila została do końca kary nałożonej na Martina Kasperlika. Nie wyświetla nam się niestety ten czas do końca kary. Właśnie ze względu na te kłopoty z zegarem, o którym Państwu wspomniałem, ale do końca tercji 13 minut i 50 sekund. To są na pewno jednak ostatnie chwile tej kary Martina Kasperlika. Pedryszy nagle do Patryka Wajdy, obrońca za bramkę.
Już Kasper Lig jest na lodzie, więc Oświęcimianie grają w pełnym zestawieniu. Dziubiński. Dziubiński jest tutaj przy nim. Radim Has odgrywa do Petra Szinagla. Szinagl nie ma za bardzo komu tego krążka zagrać, bo teraz tutaj pokazał się Patryk Wajda, ale ta guma stracona. Jeszcze tam jest tłoczno przed Michałem Fikrytem. Wystrzelony krążek przez Oświęcimian. Teraz okazja do kontry przed nimi. Dwójką atakują Oświęcimianie. Nie ma trzeciego gola w tym meczu dla drużyny Iziego Szejby. Dobra, to była kontra, ale zabrakło choćby strzału na bramkę Michaela Łuby. Teraz Damian Kapica. No on się jeszcze gola w tym meczu nie strzeliła. To przecież, przypomnijmy, najlepszy strzelec pasów w sezonie regularnym, więc to jest taka rzecz nietypowa. Zresztą cała trójka tych najlepszych strzelców pasów w sezonie zasadniczym, czyli Kapica właśnie, Dziubiński, ale może o tym zaraz, bo Maciejewski broni Michael Łuba. Po chwili jeszcze Maciejewski wypada najpierw w Łubę, potem w bramkę. Tam widać, że cierpi Dawid Maciejewski. Jest potrzebna pomoc fizjoterapeuty. Oby to nic poważnego ze zdrowiem gracza z Oświęcimia. Minut i 38 sekund to czas dzielący nas od syreny kończącej. Tak myślę, to dzisiejsze spotkanie, tutaj nie ma co się spodziewać jakichś dodatkowego czasu gry. 5 goli przewagi, to już jest pokaźna zaliczka. No krąży tam po ławce trenerskiej, tego Państwo nie widzą, i Szejba, no i pewnie już rozmyśla nad tym, co jutro począć, aby ta dysproporcja pomiędzy jego drużyną a Komar Krakowem nie była tak widoczna jak w dzisiejszym spotkaniu. Przy pomocy kolegów zjeżdża do boksu swojej drużyny Dawid Maciejewski. No i oby to nie było nic poważnego. Zdobienie krążka w tercji neutralnej. Jan Daneczek kontra Kasper Bryniczka i wygrywa Bryniczka. Kulesnikowski do Rąbkowskiego. Krążek za bramką. Jest tutaj już Maciej Urbanowicz. Mamy też Bryniczkę. Tam mocno zaatakowany przez Bosatkę. Utrzymuje się przy krążku Bryniczka. Maciej Urbanowicz walczy o gumę. To jest zawodnik, który w tym spotkaniu dzisiaj dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców, więc pewnie myśli gdzieś tam po cichu o hat-tricku. Zobaczymy, czy ta sztuka wychowankowi Stoczniowca Gdańsk się powiedzie. Złe podanie i ruszają z kontrą zawodnicy z Oświęcimia. Patryk Malicki. Ale nic z tej akcji nie wynikło. Chociaż cały czas tam Unia jest przy krążku. Jan Daneczek, blisko niego Kolesnikows. Daneczek przewraca na lewszy skok w zgodzie z przepisami, wyjaśniają sytuację zawodnicy pasów. Damian słabo nie zostawił krążek do Mogale. Do Mogala tej chciał taką techniczną sztuczką zwieść przeciwnika. No ale guma gdzieś tutaj ugrzęzła, zatrzymała się. I już nie było jak przedostać się z nią pod bramkę Michała Fikryta. Łuba zatrzymuje gumę za swoją bramką. Słaboń. I teraz dwójką atakują krakowianie. Słabo nie z obok Domogała. Krążek do Domogały. Ten jeszcze do Paczkowskiego. Zbyt koronkowo teraz zawodnicy Rudolfa Rochaczka. Damian Piotrowicz. Piotrowicz. Ostry strzał prosto do raka Michaela Łuby. No może w ten sposób trzeba tutaj próbować podreperować ten wynik. Prosty hokej. Wjeżdżam i strzelam, tak teraz zrobił Damian Piotrowicz, ale poradził sobie z tym strzałem Michael Łuba. Widzę, że jest na lodowej tafli Dawid Maciejewski, a więc ten uraz nie był tak poważny, na jaki wyglądał. 10 minut i 55 sekund do końca trzeciej odsłony.
ten krążek pod bramkę Michaela Łuby. Petr Halałupka do Szurowskiego. Szurowski z powrotem do Halałupki. Rozpuszczają krakowianie, bo Robiewicz tam obsłużył. Sykorę, 8-2. Świetnie to zrobił Tomasz Sykora, no i doczekał się swojego trafienia Słowak. Był aktywny od początku tego meczu, no i w końcu znalazł sposób na Michała Pikryta. 10 minut i 32 sekundy do końca tercji, a to oznacza, że mamy 49 minutę spotkania i 28 sekundę. Dwa trafienia dzielą pasy od wyniku dwucyfrowego, mają na to jeszcze nieco ponad 10 minut, więc jest to jak najbardziej do zrobienia. Zawodnik z numerem 74, Tomasz Sykora, podają się mi Pytka z numerem 47 oraz Paweł Borowiec, numer 81. 49, 20 spotkania. Rozpędza się Petr Sinagl, nie będzie więc na pewno uwolnienia. Gula wycofana do Patryka Wajdy, ten strzela, jest gol! Jest 9. trafienie, Petr Sinagl. I to jest drugie trafienie Czecha w dzisiejszym spotkaniu. No rozpędzili tam się znowu krakowianie, czy się nie zatrzymają? To jest już pytanie teraz podstawowe, czy będzie wynik dwucyfrowy? No kto by się spodziewał, że taki obrót będzie miało to spotkanie, gdy gola zdobywał na początku spotkania Jan Daneczek. 9-2, deklasacja Unii Oświęcim. Ciekaw jestem, czy to dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy wynik nie przełoży się na dalszą rywalizację pomiędzy Unią a Komarchę Krakowią. 50 minuta i 8 sekunda spotkania. Petr Sinagl po raz drugi w dzisiejszym spotkaniu. Strzelec Petr Sinagl, 81, podający Krystian Czubiński, 61 i Patryk Wajda, numer 8. Maciej Urbanowicz, a będzie już teraz co najmniej dwóch graczy w zespole Krakowi, którzy mogą myśleć o tym, aby skompletować dzisiaj hat-tricka. No bo oprócz Urbanowicza dwa gole ma na swoim koncie również ten, który przed momentem pokonał Michała Pikryta, a więc Petr Sinagl. Teraz szansa przed pasami, Drzewiecki, tam jest właśnie Urbanowicz, był też Bryniczka, ale ani ten drugi nie zdołali skrywać się bramki, krążka do bramki Michała Pikryta. Daneczek. Jest Jerzy Gabryś. Rozpędza się teraz lewą stroną Piotrowicz, zatrzymany doskonale przez Domogała, ależ tam wypaczył pięknie. Oliwiera Paczkowskiego, wyleciało mi nazwisko z głowy. Ten odgrywa przed bramkę do Słabonia, a ten jednak nieznacznie, ale się myli. Dąbkowski naciskany przez przeciwnika. Radzi sobie z tą presją. Jest już teraz przy krążku Damian Słaboń do Paczkowskiego. Ten troszkę się pogubił. Nie wiedział chyba, gdzie znajduje się guma. Mają ją jednak Oświęcimianie. 9-2. Trochę dziwię się jednak trenerowi Szejbie, że nie zdecydował się na zmianę w swojej bramce. Już nawet nie chodzi o to, aby jakąś jakość nowo wnieść do bramki Unii Oświęcim. No, po prostu aby dać nieco wytchnąć Michałowi Pikrytowi przed jutrzejszym spotkaniem, no bo pewnie i tak Pikryt rozpocznie jutrzejsze zawody w bramce Unii Oświęcim. Teraz przed szansą Radim Has chciał objechać bramkę tak jak Adam Domogała w dzisiejszym spotkaniu. Zrobił to, żeby na golu na 1-1, ale teraz ta sztuka mu się nie udała. Sebastian Kowalówka za bramką. Kowalówka odgrywa na niebieską. Strzał właśnie z tejże linii. Cały czas Oświęcimianie, oni teraz też troszkę podrażnieni. Chcą ten wynik nieco naprawić. Kowalówka, objechana bramka Łuby i nie zmieścił krążka. Były gracz Komar Krakowi, bo przecież mimo, że Sebastian Kowalówka jest wychowankiem oświęcimskiego hokeja,
no to miał epizod również w barwach Komarch Krakowi. No proszę, niespodzianka mała na razie w Tychach, gdzie Polonia Bytom na początku drugiej tercji nawiązuje kontakt i przegrywa z wicemistrzem Polski 1-2. W pozostałych meczach, z tego co widzę, bez zmian, więc 3-1 w Nowym Targu dla Podhala i 5-0 w Katowicach, gdzie Tauron KH mierzy się z PGE Orlikiem Opole. Krystian Dziubiński przy krążku. Dziubiński do kaplicy. Aj, ta boczna siatka tylko. No, sprytnie chciał to zrobić Pedersinak. Nabić bramkarza spod bandy. Niewiele, a ta sztuka by się udała Czechowi. I to on skompletowałby hat-tricka, uprzedzając tym samym Macieja Urbanowicza. Myślę, że tutaj jednak takiej rywalizacji między oboma zawodnikami nie ma. Sinagl do tyłu, do Kruczka. Mocny strzał. Odbija ten figurt za swoją bramkę. Kibice Krakowi skandowali przy wyniku 7-2, że mało, i przy 9-2 też skandują, że mało. No, oczekują tutaj na ten wynik dwucyfrowy, na tego 10. gola. Strzał z tercji neutralnej Mateusza Gębczyka, no nie chciał ryzykować. Michael Łuba zatrzymał ten krążek. Mamy teraz ten power break, 1,5 minuty przerwy na nieco ponad 5 minut przed końcem tercji trzeciej. Już po tej nowince, po tej przerwie 1,5-minutowej, która teraz będzie towarzyszyła wszystkim meczom playoff. Myślę, że gdy będą realizowane transmisje przez Telewizję Polską, no to pewnie będzie ona spożytkowana na takie komercyjne reklamy. Bo taki też jest tak na prawdziwy zamysł tychże przerw, które są oczywiście taką nowinką, takim czymś, co tutaj do Polski przywędrowało z zachodu szeroko pojętego.
Kolesnikow, uderzenie pod niebieskie, tam jeszcze był Bryniczka, Urbanowicz. Urbanowicz tutaj wypychany przez przeciwnika, zostawił krążek Łotyszowi. Kolesnikow szuka miejsca do strzału, zostawia gumę Rąbkowskiemu. Delikatny strzał tam, nastrodzenie dla Bryniczki. Ta sztuka się jednak nie udaje i krążek, wypchnięty z tercji obronnej Unii Oświęcim. Coraz mniej czasu do zakończenia tego spotkania, bo to już jest mniej niż 5 minut, 4 minuty i 40 sekund dzieli nas od syreny kończącej. A teraz świetnie przedziera się Damian Słaboń. W ostatniej chwili dołożona patka kija rywala i guma ląduje poza lodową taflą. Będzie wznowienie krążka w tercji obronnej Unii Oświęcim. Dąbkowski, zatrzymany ten strzał przez Gabrysia, myślę, że to mogło boleć, ale Gabryś, no widać, że tutaj utyka lekko na prawą nogę, pewnie zaraz to rozjedzie. Cały czas Krakowia w natarciu, Adam Domogała z ostrego kąta prosto w Michała Fikryta. Cztery minuty i 15 sekund do zakończenia trzeciej tercji, do zakończenia tego spotkania. Przypominam, jutro o godzinie 18:30 drugi mecz w rywalizacji ćwierćfinałowej Komar Krakowi z Unią Oświęcim. Transmisja oczywiście na naszym kanale YouTube oraz na stronie krakowia.pl. Worobiow za bramkę Fikryta, ten przeczytał tę intencję Rosjanina. Jeszcze tam mamy Tomasza Sykorę walczącego o krążek, ale teraz już dwójką atakują Oświęcimianie. Adam Rufer prosto w Michaela Łuby. Jeszcze Rufer pod bramkę, ale tutaj już nie było jak oddać strzału w kierunku bramki Michaela Łuby. No i teraz już Maciej Kruczek, zostawili mu taki tunel Oświęcimianie. Teraz dopiero w ostatniej chwili Dawid Maciejewski wygarnął łopatkę kija, wygarnął krążek spod łopatki kija kapitana Komar Krakowi. Tabaczek, do tyłu cię mało widoczny Słowak. Dwójką atakują Krakowianie. Damian Kapica jest już i nagle cały czas Kapica bardzo blisko bramki i próba takiego objechania tutaj Michała Fikryta, ale nie zmieścił jednak krążka. Najlepszy strzelec sezonu regularnego Komar Krakowi, że o tym cię wspominałem. Damian Kapica to autor 18 trafień. Tak na razie w tym dzisiejszym meczu żaden z trzech najlepszych strzelców pasów w sezonie zasadniczym się nie wpisał na listę strzelców, bo to są Damian Kapica, Krystian Dziubiński i Petr Kalus. Jeśli chodzi o najlepszych strzelców zespołu z Oświęcimia w sezonie zasadniczym, to tutaj mamy Radima Hasa, Jana Daneczka oraz Martina Kasperlika. Sędzia sygnalizuje nałożenie kary na gracza, tak sądzę, Unii Oświęcim. A jednak nie, na zawodnika Komar Krakowi. Do boksukar zjeżdża Nikita Kolesnikow. Trochę mnie to zdziwiło, bo miałem wrażenie, że zawodnicy Krakowi dotknęli krążka, a sędzia nie przerywał gry, a przerwał dopiero, kiedy dotknął krążka zawodnik Unii Oświęcim. Może to tylko moje wrażenie, ale tak to wyglądało tutaj z góry.
Czekamy jeszcze z rozpoczęciem gry po tej karze. Zakończyło się spotkanie w Katowicach i mamy tam już prowadzenie w tej rywalizacji do 4 zwycięstw, 1-0 GKS-u Katowice, natomiast w Tychach wciąż tylko jednobramkowe prowadzenie GKS-u Tychy z Polonią Bytom, ale z tym, że tam już było przez moment 2-2, aczkolwiek zdołał odpowiedzieć na trafienie Bytomian Radosław Galant i Tyszanie prowadzą 3-2 z Polonią Bytom. No nadspodziewanie, myślę, że zacięty jak na razie ten pojedynek GKS-u Tychy z Polonią Bytom. Do końca tercji 2 minuty i 6 sekund. Czy starczy czasu Krakowianom na to, aby zdobyć 10. gola? Może być ciężko, mając na uwadze fakt, że pasy prawie całą już końcówkę tego meczu rozegrają w liczebnym osłabieniu, bo na AFC KAR mamy Łotysza Nikitę Kolesnikowsa. Bezuszka odgrywa krążek na prawą stronę. To jest Sebastian Kowalówka, rzucił tą gumę do przodu. Tam najbliżej jednak miał Adam Domogała. Wystrzelony krążek. I ma już go Michał Fikt. Półtorej minuty do końca tego spotkania. Długie podanie do Kowalówki. Nie przyjął krążka. Noworyta wyrzuca go za bramkę. Prawie za bramkę Michała Fikryta. No już takie wyczekiwanie na syrenę kończącą tercję trzecią. Paweł Worobiow wyrzuca gumę do przodu. No nie wykazują tutaj jakiegoś wielkiego dążenia do tego, by zdobyć 10. gola. Zawodnicy Komarch Krakowi. Nie ma co tutaj, tak jak powiedziałem, szarżować. Jutro kolejne ważne spotkanie. Liczy się wynik, nawet zwycięstwo 2-1, nawet 1. Ależ teraz błąd i szansa przed Pawłem Worobiowem. Worobiow! Jednak nie. Zatrzymała się ta guma w tercji neutralnej. Zupełnie nie zrozumieli się gracze z Oświęcimia. Ale teraz może być szansa przed nimi na 3. gola. Nie ma. Sebastian Kowalówka nie był w stanie przechytrzyć Michaela Łuby. Maciejewski, nie będzie uwolnienia, bo ten krążek dotknięty przez obrońcę z Oświęcimia tam w starciu z Patrykiem Wajdą. Dobrze odgrywa Maciejewski do Kowalówki. Kowalówka wbiegał przed bramkę, ale już nie było jak strzelić. Ostatnie sekundy tego spotkania. Szaur. Jest tutaj przy nim Damian Kapica. Rozbijają te próby ataków gości krakowianie. Jeszcze Kapica tutaj naciska mocno Czecha. Ten zdołał podać do przodu. Jest Kowalówka. Ostatnie sekundy tego spotkania. Chyba tutaj już nie będzie jak strzelić Kolesnikow. Już na lodowej tafli. 2 sekundy. 1. I Komarch Krakowia kończy to spotkanie zwycięstwem 9-2. A więc pasy prowadzą w rywalizacji do 4 zwycięstw 1-0. Był tylko jeden taki moment w tym spotkaniu, kiedy wydawało się, że to może być ciężki mecz dla mistrzów Polski. To było w pierwszej minucie i 25 sekundzie, kiedy gola zdobył Jan Daneczek, ale potem już się posypała gra Oświęcimian. No i ostatecznie bardzo zasłużone, pewne zwycięstwo Komarch Krakowi 9-2. Robert Pęczalski, odpowiedzialny za social media i za stronę www.krakowia.pl. Michał Borek za pracę z kamerą oraz Przemysław Stanik wypowiadający te słowa. Żegnamy się z Państwem z ulicy Siedleckiego i słyszymy się jutro o godzinie 18:30, no bo jutro również transmisja z meczu numer 2 ćwierćfinałowej rywalizacji Komarch Krakowia Unia Oświęcim. Tyle z Siedleckiego. Słyszymy się jutro o 18:30.